Witam z tej strony Net3End i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Pillars of Eternity. Skończyliśmy właśnie na tym, że była duża wichura zwana biłek. Jakaś taka magiczna wichura i tak dalej, i tak dalej. I cóż, jesteśmy teraz uwięzieni w jaskini, nie mamy miecza, oczywiście pozbyłem się go. Niespecjalnie, ale cóż. Nie miałem, brakło mi punktu do rzucenia kamykiem. Nie musiałbym tracić broni, ale cóż, trudno. I cóż, i Kalisza mówi, czy to był? A Biłek. Had to be. I Hodion z trudem wydobywa z siebie głos pomiędzy rzężącymi oddechami. To musi być Biełak. Biełak, białek. Dziwnie się to wymawia. Biłek. And we're lucky to be alive. Tak, w takim razie mamy szczęście, że żyjemy. And we're the only ones. Ja, tylko my przeżyliśmy, mówi Hodion. We can't stay here. There could be another collapse. We're not getting out that way anyway. A i Kalisza mówi, nie możemy tu zostać, coś jeszcze może się zwalić, zawalić. Zresztą tędy i tak nie wyjdziemy, chodźmy w głąb ruin. A właśnie. A Boże, nie to. Ekwipunek. Jako, że nie mamy broni. Ekwipujemy sobie Cosia, Super Łosia. What? No. Jeszcze nie. W sumie tak na dobrą sprawę karty postaci. Muszę zobaczyć. On ma tu mechanikę 3. Mechanika 1. Aha. Okej. That should be far enough. Pierś Hodiona wyraźnie wznosi się i opada za każdym oddechem. Chyba już wystarczy. Co teraz zrobimy? A Kalisza mówi, poszukajmy innego wyjścia. Burza musi się kiedyś skończyć. I tu mamy jakieś opcje dialogowe. Więc... co się tam stało? Kalisza kręci głową. Takie nawałnice zdarzają się tylko w Air Glanfat. Niewielu uchodzi przed nimi z życiem, więc ciężko powiedzieć, które opowieści są prawdziwe. Glanfatanie mówią, że mówią na nie Białak. Biłak. Uważają, że w ten sposób bogowie zabierają ze świata dusze, które same nie potrafią go opuścić, ale nie pogrążają, nie pogardzą także duszami żywych. Nadal masz swoją? Kto nas napadł? Kalisza mówi, Glanfatanie, to te dzikusy, przed którymi ostrzegał Odema. Chyba z kłów...
Galawaina. To najbardziej narwani z nich. Chodzą od ruin do ruin, szukając bitki z kolonistami. Biedny Odema chyba niemal się tego spodziewał po tym, jak zboczyliśmy ze szlaku. Glanfatanie powiedzieli, że wtargnęliśmy do ruin. I tu Kalisza mówi znowu. Nie wierzę, Odema nigdy by na to nie pozwolił. Jednak chociaż kły są narwańcami, Glanfatanie nie atakują bez powodu. Albo coś zauważyli i źle to odebrali, albo patrzy na przejście, którym weszliście, albo są tu z nami jacyś szabrownicy. Tylko tego nam jeszcze teraz potrzeba. A co z pozostałymi podróżnymi? Kalisza zaciska usta i wciąga policzki. Jej głos jest bardzo cichy. Wrócili do cyklu. Podnosi wzrok. Niech bogowie dadzą im więcej szczęścia w następnych życiach. Nie wydaje się szczególnie przejęta tym wszystkim. Kalisza patrzy ci w oczy, a jej głos zdradza, że jest na skraju wybuchu. Może po prostu zbyt słabo mnie znasz, aby wiedzieć, jak wyglądam, kiedy się przejmuję. A może widywałem już znacznie gorsze rzeczy, więc idę przed siebie, bo nic nie poradzę, a ktoś inny nadal na mnie polega. Zabierajmy się stąd. Ktoś to był przed nami. Powinniśmy ruszać. Mamy buławę. Ja już pomijam te wszystkie samouczki, bo znowu będzie nam się tutaj przedłużać. Zestawy obozowe to po prostu, że na przykład jesteśmy tutaj, klikamy odpoczynek i mamy taki obóz, rozbijamy sobie i możemy odpoczywać. Czy to jest taki odpoczynek? Okej. Zebraliśmy trochę rzeczy. Może się wyekwipujemy. Zobaczymy, czy ta buława jest lepsza. Obrażenia 13-19. Miażdżenie, celność. Kontra, odbicie. No i opis buławy. Buławy, zguba noszących kolczuk żołnierzy są częstym widokiem w Jelenioborzu. Choć miewają różne kształty, buławy składają się zawsze z metalowego trzonka oraz głowni skupiającą się broni w jednym niewielkim punkcie. Buławy nie penetrują zbroi tak dobrze jak estoki, ale można ich używać również razem z tarczą. I możemy porównać. No, o wiele lepsze ma statystyki. Ale... O Jezu, ale ja nie chciałem z nim to porównać, tylko ze mną. No, tak czy siak i tak jest lepsza. A tarcza? Choć małe tarcze, zwane puklerzami, nie zapewniają zbyt dużej ochrony, nie wpływają też na celność używających ich wojowników. W przeciwieństwie do większych tarcz trzymanych na przedramieniu, puklerze trzymane są w dłoni. Okej.
No, czyli ta średnia tarcza okrągła jest lepsza. Także robimy zamiankę. Ale może temu się przyda może. Boże mój, ładuj się tu. Tu jako łuk możemy sobie dać, żeby nam się tu trochę nie pałętało. Okej. Okay. To jest okej. Okay. Jakieś sztyleciki. Śmieszne. A no tak. Ten puklerz mu się przyda. Zobaczymy, jaką ma zbroję. Czy jest lepsza, czy gorsza. Pancerz skórzany. No już nie będę czytał. Poczytajcie sobie sami. Porównaj. Takie same. Niczym się nie różnią. A ta. Ale to jest 6, to jest 5, a on ma. Aha, on ma 6. Okej, okay, to jest dobrze. A może sobie zapiszemy. Żeby nie było. Idziemy w drugą stronę badać teren. L3 tryb zwiadu. No właśnie, tryb zwiadu. Pozwala przechodzić chyłkiem obok wrogów i odnajdywać ukryte obiekty. Nie, wciśniemy. Jesteśmy tacy półprzezroczyści. I idziemy jak powolne gluty. That roundish symbol. Just like the tiles. I'm sure I saw it on one of the tiles back there. Na tej kolumnie wyryto okrągły symbol o regularnym wzorze, a u jej podstawy stoi kosz z zimnymi węglami. Mogłabyś go podpalić, gdybyś miała jak. Ale mamy pochodnie. Kosz szybko bucha płomieniami, które sięgają ku górze. Fru. Fru. Nie, zapalamy tak wszystkie 3, 4, wszystkie 6 chyba. No. A może być tak. O, świetnie. Ok, później tam wrócimy. Tak, i tutaj pułapki. Najlepiej jest pojedynczo przechodzić między nimi. Tutaj mam znowu jakiegoś trupa, możemy go przeszukać.
A, to jest 6, to nam się nie przyda. To nam się na pewno przyda. Pochodnia. Jakiś dziennik. Czy ja wiem, aż tyle pochodni nam nie jest potrzebny. Aha, też daje obrażenia, okej. I tutaj jest niewielka księga, jest porwana w paru miejscach, a niektóre arkusze przysiąkły krwią. Jeden z późniejszych wpisów nadal jest jednak czytelny. Nie mogę uwierzyć w mój fart. Kilka kolejek gry w kości i wygrałem najprawdziwsze ngwitańskie znalezisko. Dotychczasowy właściciel powiedział, że dla niego to tylko ładna, nic nie warta błyskotka. Nie zamierza wybierać się na wykopaliska w ruinach, ale jeśli ma rację i klejnot prowadzi do ukrytego skarbu, to warto będzie przekraść się przez patrole wymalowanych elfów. Rano wyruszam do Sealand Lis. Potem wystarczy znaleźć płaskorzeźby, o której mówił. Jakieś takie krótkie teksty będę czytał, ale. Wait. Do you hear that? Nie, ja nic nie słyszałem. Z ciemności wyłania się drżąca, herlawa istota trzymająca włócznie. Pod łuskowatym ciałem widzisz guzowate łokcie i cienkie żebra. Rozpoznajesz, że to Xaurip. Obserwuje cię uważnie, oddychając nierówno. Tak, co byśmy nie zrobili i tak będziemy musieli z nim walczyć, więc szarżujemy na niego. Xaurip mruży oczy i syczy. Rzuca się na ciebie, unosząc włócznie. Na niego nie trzeba jakichś strasznych... Też trzeba wyłączyć. Okej. No, on tu nie jest jakiś za specjalny. No. No nie zdąży nic zrobić, jak już zdychnie. Ej. Poza tarczą i tym czymsiem. To nie ma nic ciekawego. O, tu mamy jeszcze coś. Wytrychy i łuk. A łuków to aż za nadto. Aha, czyli tu wróciliśmy. I zrobiliśmy kółko. Okej, tu już mamy następnego wojarza. Chwileczkę, muszę coś tylko zobaczyć.
Okej, jestem już z powrotem. I tak. Oczywiście standardowo do naszej rutry. Czy... Nie, Boże, rutry. Partra. Najpierw szał. To jest powalenie. Dlatego oślepienie. Chociaż nie wiem, czy to poza niego zadziała. Okej. Coś tu nie tak. Okej. Teraz napieramy. Napieraj. No już. Aha, zdechł. No świetnie. Ucho z Kuldora. Kolejny toporek. O Jezu, jak to przycina. Ale to też gra. To jest wina gry. Nie, niestety. Tak niestety ma. Tak, wzdłuż tej ściany biegnie pęknięcie od posadzki aż po sklepienie. Przedostaje się przez nie lekki powiew wiatru. Naprzyj na ściany. Pomimo uszkodzeń kamień wydaje się ciężki i solidny. I dajemy niech idzie kalisza. Boom. Kalisza napiera na ścianę z całej siły. Pęknięcie zaczyna się poszerzać, aż w końcu starożytna zaprawa poddaje się. Ściana rozpada się, odsłaniając okrągłe pomieszczenie. Moc 16. No, kalisza to jest Herodem. Baba Herod. No i się nam otwiera tu przejście. I could scout ahead, see what's around the corner. Aha. Więc zatrzymujemy gierkę. I cóż, może na razie się trochę zamknę z gadaniem, muszę sobie trochę podjeść, więc na razie wyłączam mikrofon i jak sobie zjem, to powrócimy do komentarza.
time to see and not be seen. Do you feel that? I think there's a draft coming through that wall. Sounds like the storm passed too. Sign of that storm either. Time to see and not be seen. Would you look at this? Stay quiet. Never know I'm here. Found something.
Where'd that slime come from? They'll never know I'm here. Okej, już jestem z powrotem. O, najadłem się. Niam, niam. Tak, trochę powalczyliśmy, czyli... znaczy, nie musiało być tam komentarza. Z prostej sprawy. No i mamy tutaj taką płaskorzeźbę. Najpierw badamy. Lepka oleista maść przylega do wszystkiego. No i przechodzimy teraz do tej płaskorzeźby. I tak, lepka, ciemna substancja przypominająca smołę spływa po ścianie. Kształt i wypukłości pod śluzem wskazują, że coś pod nim znajduje, ale nie jesteś w stanie rozpoznać co. No to nie jest lepka maść, tylko to jest po prostu glut. W angielsku to jest goo. Slime. Czyli taki żyjący glut. Zmyj śluz wodą z bukłaka. Zmywasz śluz. No właśnie, śluz. To jest taki żyjący śluz. Zmywasz śluz i odsłaniasz skomplikowaną płaskorzeźbę przedstawiającą twarz mężczyzny. Otaczające ją promienie słońca wykruszyły się w paru miejscach. Ale szczegóły głowy, od kędzierzawych włosów aż po krawędzie szpiczastych uszu nadal dowodzą niezwykłego kunsztu rzemieślnika. Jeden z oczodołów jest pusty, a w drugim znajduje się klejnot. Tracisz przedmiot pełen bukłak. Włóż klejnot w oczodół. No to ten klejnot, co żeśmy znaleźli przy tym truposzu. Taki niebieski. Więc wkładamy. Komnata zaczyna dudnić, luźne kamyki podskakują na posadzce, wreszcie spora część ściany odsuwa się. No i tracę ten klejnot. Kontynuuj. No i mamy kolejne gluty. No albo tylko jeden. Ciachaj. Co jest? Ciachać. Tak, ten podejdzie tu. Ten tu.
wszyscy atakować. Glut. Klejnociki. Halabarda. A oprócz tego coś tam jest? Nie. Więc cofamy się. Tutaj jak widzieliście poprzednio, właśnie po kolei sobie przeszedłem. Nie wiem, czy coś tutaj jest. Jakiś sekrecik. Nic. Też Malwidu z pewnością jest stare. Jego kolory są nadal, że nie zdążyłem przeczytać. Bam. Nie, tu raczej nic nie znajdziemy. No i tu tak jak mówię, tu się zatrzymujemy. Wyklikujemy. I przedostajemy się powolutku. Najlepiej właśnie myszką, bo wtedy mamy bardziej precyzyjne ruchy, trochę. Bardziej, no tak jak już mówiłem. A teraz następnego. Najlepiej właśnie w takim skradankowym trybie. On jest troszeczkę powolniejszy. No i też ta umiejętność wykrywania pułapek podświetla na czerwono. To też bez jakichś tam szczególnych umiejętności też można przekroczyć. No, także przejście to jest na wiele różnych sposobów. Na przykład jakiś... przy odpowiednich statystykach po prostu możemy wykrywać pułapki. No. Okej, teraz razem wszyscy do stajenki. Tuptamy do nowo odkrytego pomieszczenia. Quickly and quietly. I to jest wielki pajong. Pająk znaczy. No, niech tu podejdzie trochę. Okej. Tu ma tego powalenia, ma dwa. A na razie niech wszyscy walczą. Okej, i teraz ten już do nas podszedł, więc dajemy powalenie. Jaki to będzie miał efekt, to nie wiem. Okej, teraz możemy go naparzać. Noga pajonka. A? Jeszcze jakiegoś pająka tu mamy, czy co? Co o co tu chodzi?
Nie ma pajączków. Tu jeszcze mam jakieś pomieszczenie. A tu nic nie mamy. Nie, tu już nic nie mamy. Ja... to sobie pozakładamy parę rzeczy. Kusza nam na razie nie jest potrzebna, to idzie do odstrzału, to też. Rapier, to zakładamy. Sztyleciki nam nie są potrzebne, chyba że sprzedawać, ale szczerze wątpię. Okej, no i wchodzimy. Jej, mamy płaszcz. Tak, on tam miał pewne statystyki, ale to później zobaczymy. Będziemy mieli cutscenkę. Jak się oczywiście załaduje. A po tej pięknej cutscence, cóż, pożegnam się. Oczywiście musimy jeszcze kawałek podejść. I tak, starzec w szacie, cztery postacie stoją przed nieziemską machiną. Starożytna konstrukcja złożona z rzeźbionej adry i metalicznych żył góruje nad nimi, złowieszcza, nieodgadniona i milcząca. Pośród nich stoi bez ruchu coś, co wygląda jak ciało człowieka, ale bezbarwne jak kamień lub popiół. Pozostałe postacie przypatrują mu się jakby w zamyśleniu. W miejscu, w którym się znajdujesz, jesteś dla nich niewidoczna. Spośród nich wyróżnia się postać stojąca najbliżej machiny. Jej gęsta, siwa broda okala twarz skrytą za metalową maską. Wyblakłe szaty mężczyzny ozdobione są runicznymi symbolami, jakich nigdy nie widziałaś. Na głowie nosi dziwne, czarne nakrycie z dwoma odstającymi wyrostkami po bokach. Przypominają skrzydła jakiegoś odrażającego stworzenia. Oathbinder, bear witness, and see this man has kept his word true to his last breath, full to his blood's last drop. Guide his soul, queen that was, and regard it among your favored. Let his life by the key be his confession. Let his death by the key be his absolution. May he walk the world ever free of the crushing weight of the book. Your brother has done his part, and you have seen the power of his contribution. I will accept no further hesitation from the rest of you. In the sight of the queen that was, will you fulfill the oath? Will you take your place beside your brother in the endless esteem of her memory that is without flaw? Step forth and be assured of the great worth of your life's course. No to coś tu z nich wysysa, jakąś energię czy coś. I pojawia się znowu ta zamieć, białak.
Tutaj machina na chwilę milknie i powietrze zamiera w bezruchu. Wtem wybucha falą uderzeniową, blask cię oślepia, a wstrząs zwala z nóg. Uderzasz głową o ziemię i nagły ból na potylicy wymazuje wszelkie myśli i rzuca cię w mrok bez zmysłów. Kiedy otwierasz oczy, znajdujesz się w innym miejscu i czasie. Jesteś w wielkim, kolistym pomieszczeniu zwieńczonym kopułą, którego ściany zdobione są adrą i miedzią. Wnętrze wygląda na starożytne, ale jest w doskonałym stanie. Na krańcu sali wielka adrowa kolumna wyrasta spod posadzki jak postrzępiony szpikulec. Jej migocząca powierzchnia sprawia wrażenie nieskończonej głębi. Wokół kolumny dostrzegasz machinę, bardzo podobną do tej widzianej przed chwilą, ale ta tutaj jest olbrzymia, wielościenna i poplątana, niczym dzieło wspaniałego, lecz ogarniętego goryczką umysłu. Twoje myśli są twoje i nie twoje, zdają się istnieć, zanim o nich pomyślisz, a stanowią wyłącznie pytania pilne i niepokojące, na które trzeba znaleźć odpowiedź albo. U podstawy kolumny widzisz mężczyznę z gęstą, siwą brodą, noszącego ceremonialne szaty. Jego tłuste włosy skryte są pod czarnym kapturem i dziwnym, ozdobnym nakryciem głowy. Znasz go. Idziesz w jego stronę, starając się nie zdradzać pośpiechu. Chcesz go o coś zapytać. Jedno najważniejsze pytanie, które szaleńczo kotłuje się w twojej głowie. Farad, czyli my. Budzisz się i czujesz, że koszmar się skończył, zastąpiony czymś znacznie bardziej niepokojącym, jakby w oddali słyszysz niewyraźne szepty, niczym dzwonienie w uszach, które nie przechodzi. Kątem oka dostrzegasz ruch, ale kiedy odwracasz głowę, by się przejrzeć, niczego nie zauważasz. Uświadamiasz sobie, że nieustannie rozglądasz się na różne strony, jak paranoik. Jeśli to jakaś choroba, to trzeba się nią szybko zająć. Postacie przy machinie stoją zastygłe w bezruchu, ciało i krew zamienione w proch i pył. Ich przywódcy nie ma w okolicy. Hodion i Kalisza leżą zalani krwią na nierównych kamieniach. Ich martwe ciała są nieruchome, nienaturalnie powykręcane. Boże mój. Jesteś tu sama, bezradna, w złoconej dolinie najpewniej znajdziesz pomoc, zanim ci się pogorszy. I teraz możemy awansować, postać może awansować na wyższy poziom. Czy chcesz awansować ją teraz? Można zrobić to również za pomocą promieniowego menu ogólne. Zróbmy to teraz. Cóż, na pewno mechanika, przetrwanie, atletyka, skradanie się. No, powiedzmy. Damy na atletykę i jeszcze może na wiedzę. Albo niech będzie to skradanie się. Co tam dalej? Aha. Talenty. Większy szał. Precyzyjna masakra. Barbarzyńca uczy się, jak wyprowadzać najdziksze uderzenia, poprawiając celność drugorzędnych ataków masakry. Barbarzyński cios. Barbarzyńca zadaje potężny cios, skutkując dodatkowymi trafieniami krytycznymi i obrażeniami od trafień krytycznych. Nie wpływa na masakrę.
Efekty, użytkownik pełny atak 30, miażdżenie, celność kontra odbicia, obszar działania zdolności plus 25, zamiana na trafienie krytyki, mnożnik TK 0,5. No dobra, niech będzie to. Klik. Gotowe. Wizje i szepty. Tak, na razie pomijmy. Aha, tu jeszcze. Zlutujmy naszych przyjaciół. Czy ja zabrałem wszystko? Ale cóż, nie chciałem zabrać wszystkiego. Okej. Okay. Niech im będzie. No i cóż, zapraszam do następnego odcinka. W następnym odcinku dalej będziemy kontynuować naszą wspaniałą historię z Pillars of Eternity. W międzyczasie sobie pozbieram jakiegoś czegoś tam. I będziemy zaraz kończyć. Mięso nośnika duszy. Dobre. Co będę to jadł? Om nom 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 nom. Okej, okay, no więc zapraszam do następnego odcinka i w następnym odcinku dalej będziemy w tym od tego miejsca kontynuować. I cóż, na razie, cześć.